Cześć, witam Was na moim kanale. Larium ewidentnie próbuje zepchnąć mój film, który, ten, który nagrałem wczoraj, na kolejne dni, ponieważ znowu wypuszczają nowe ważne informacje. Otóż, kilkanaście minut temu wypuścili highlights nowego patcha 5.1.0 i powiem Wam, że są naprawdę ciekawe informacje, których się absolutnie nie spodziewałem. Nigdzie nie widziałem żadnych zapowiedzi tego. Co tutaj, co tutaj będzie. No i co? Zaczęli od życzeń na 22 rok. Dzięki. I dalej, co mamy? Mamy informację o tym, że będzie 100 nowych miejsc w Wolcie na czempionów. Co mnie troszkę zastanawia, ponieważ zawsze to było 100 miejsc, tych klasycznych, normalnych, plus 100 w Wolcie. Tutaj jest tylko wolt powiększony co mnie tak zastanawia czy przypadkiem nie dostaniemy nie, w sensie nie dostaniemy tych miejsc ani nie będziemy mogli ich sobie wykupić bo do tej pory zawsze tak było że mogliśmy wykupić czy może w związku z tym że mamy faction guardians i zapowiadali że będzie więcej miejsc czy przypadkiem nie dadzą nam tych miejsc tak żebyśmy mogli żeby nam zrekompensować faction guardians Byłoby bardzo fajnie, ale podejrzewam, że jestem zbyt naiwny tutaj i będzie to po prostu do wykupienia. Bo przypominam, jeżeli dają nam miejsce na, na itemy, na artefakty, no to zawsze nam dają. Tutaj zawsze trzeba było wykupywać dodatkowe miejsce na czempionów. Napiszcie w komentarzach, jak wy sądzicie, czy plarium w nowym roku będzie hojne i da nam te 100 miejsc. Czy znowu trzeba będzie wygrać, wydać miliony srebra, setki gemów, żeby te miejsca zdobyć? No ale przejdźmy dalej. To, co jest zupełnie nowego, to Chaos Ore. Nie wiecie, co to jest? Ja też nie wiedziałem, nic o tym nie wspominali. A zapowiada się bardzo fajnie. Otóż Chaos Ore będzie służyć do tego, żeby w pewien sposób zresetować albo przerobić nasze itemy i egal, yy, generalnie artefakty otóż jeżeli coś podlewelujemy, na przykład nie podoba nam się to gdzie bonusy wpadły będziemy mogli, mogli użyć chaos Orb do tego żeby zresetować ale nie yy, nasze bonusy tylko staty albo substaty no więc co oni tutaj piszą? OK pozwoli nam przerobić staty i substaty różnych artefaktów Sometimes. Czasami kiedy dostajemy jakiś fajny, legendarny przedmiot i, ale substaty na przykład są słabe no to co, sprzedajemy tutaj będziemy i kontynuujemy grind dzięki temu będziemy mogli zresetować te staty albo substaty na inne i zachować energię na grindzie. Przerabianie będzie nas kosztować srebro i specjalny item, który właśnie nazywa się Chaos Ore. Będzie to można używać tylko na sprzęcie na, na poziomie 6 i 5 gwiazdkowym, czyli poniżej to, co poniżej się nie da. I dobrze, bo nie ma sensu 4 gwiazdkowego przerabiać. Zresztą na pewno będzie to dużo kosztować. Będziemy potrzebować KSOR tego samego, tej samej rzadkości co sprzęt, czyli też z tego wynika, że pewnie będzie się zaczynać od Rare, będzie Epic i Legendary tylko, czyli będziemy potrzebowali tego samego, tej samej rzadkości tej rudy, co artefakt, który chcemy przerobić. Ok, i przerobić jeden artefakt, może będziemy mogli przerobić tylko i wyłącznie raz, więc trzeba tutaj liczyć na szczęście, że za pierwszym razem się uda, jeżeli nie, no to znowu sprzedajemy. No i No to jest oczywiście taki kompromis, bo oni oczywiście chcą, żebyśmy więcej energii wydawali, więcej farmili. Oni na tym zarabiają, ale my dostajemy też szansę na to, żeby móc mieć jedną okazję do tego, żeby przerobić substaty albo główny stat, jeżeli, jeżeli będziemy chcieć. I co dalej? I, ok, rzecz, jedną rzecz by możemy przerobić raz, ale będziemy mogli mieć nieograniczoną ilość tej rudy, i to będzie trzymane w All Storage. Rework ten będzie dostępny w dodatkowej, nowej zakładce, która będzie w menu upgrade'owania sprzętu. Od razu jest tu zaznaczone, że y, Mythical Artifacts nie będą tutaj brane pod uwagę. Pod uwagę czyli tych najlepszych schydry nie będzie można przerabiać. To co dostaniemy, to już takie zostaje. No i tutaj opisują to, co można zmienić. Tak, czyli będzie można zmieniać główne staty oczywiście z pominięciem hełmów, tarcz i broni, bo tam jest zawsze stały. Więc tylko w tych dolnych będzie można zmieniać główny stat. No i poza tym substaty. Ok, i tak, teraz to jest ważne: jeżeli sprzęt już został upgradowany, już mamy podniesiony poziom, to wszystkie bonusy zostaną. Czyli jeżeli na przykład trzy razy trafiliśmy, na przykład płaskie HP, yy, przerobimy ten sprzęt, tak, zresetujemy te skilly, to te trzy bonusy tam zostaną, ale na przykład może tam wpaść w tym momencie speed i wtedy będzie trzy razy speed, a nie Płaski HP. Także to, co już podnieśliśmy, to zostaje, ale glife są resetowane. Czyli, jeżeli użyliśmy glifów, to to zostanie wszystko stracone. I teraz ważne to, gdzie będzie można to zdobywać. Na początek napisali, że będą to nagrody w eventach i turniejach. Tylko, żeby nie znowu książek nam nie zabrali za to ani kurczaków, tylko jakieś mniej wartościowe rzeczy. Oczywiście będą też oferty, będzie to można kupić. Piszą, że jeżeli coś się zmieni w tej kwestii, to będziemy o tym poinformowani w kolejnych paczach, Czyli na razie eventy turnieje plus zakupy. Tam będą dostępne, będzie dostępna ta chaos OR. Że napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Mi ten pomysł się podoba. Fajnie. Oczywiście też to zależy, jakie tu będą. Mm, Potem ile tego będzie można zdobyć Jakie ceny będą tego Jeżeli będzie można kupić A później jeżeli gdzieś to będzie Do kupienia w nie wiem w markecie może Czy na bazarze czy gdzieś dodadzą To jakie będą potem ceny Generalnie pomysł fajny Fajnie że czasami naprawdę Dostaje jakiś fajny sprzęt Bardzo dobre substaty A na przykład płaski tak no i co No i wystarczy i można tylko sprzedać Także taka szansa na Zresetowanie głównego statu albo substatów na pewno się przyda. Także to jeśli chodzi o Chaos Ore. No i poza tym mówią o właśnie Shadow um, Shadowkin do Faction Crypt dochodzi. Czy coś nowego tutaj wiemy, już wczoraj o tym mówiłem. Yy, nic nowego tutaj nie widzę. Także krótko po tym nowym patchu pojawi się Faction Crypt Shadowkin. Dodatkowo to co już wspominałem. 100 miejsc na nowych czempionów. No i na koniec dodadzą jeszcze nowe filtry do artefaktów i, i akcesoriów, gdzie będziemy mogli filtrować po rank i rarity, i będziemy mogli schować rzeczy, które już były przerobione przez Chaos OR. To tyle, jeśli chodzi o zmiany o halajcy, bo to są halajcy, więc jeszcze coś w pełnych pacznocach pewnie dojdzie, ale już pewnie nic jakiegoś, nic szczególnie ważnego, skoro nie ma tego tutaj. Napiszcie, co o tym sądzicie, a ja już się żegnam na dzisiaj. Mówi do Was Samael. Cześć!